Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Tomek Akastilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na wideotestach. W dzisiejszym odcinku pokażę wam dokładnie to, co jest za moimi plecami, czyli Iyama G Master GB2888 UHSU. Jakże ja kocham te nazwy monitorów od producentów, czyli monitor za 1800 zł z rozdzielczością 4K. Czy warto? Zapraszam do oglądania. I tradycyjnie zaczynamy od wyglądu, a ten w tym przypadku niczym nie zaskakuje. Pomimo tego, że jest to sprzęt na matrycy TN o czasie reakcji 1 milisekundy i pomimo tego, że w opcjach ma jeszcze sporo dodatkowych dopalaczy, żeby jak najlepszy ten obraz w grach i nie tylko był, no to jednak nie widać, że jest to sprzęt dla graczy. Jest to zwykły, typowy, biurowy monitor, który jest po prostu bardzo prosty, minimalistyczny i elegancki. Myślę, że swoje miejsce bez żadnego problemu znajdzie dosłownie wszędzie. Z przodu nasz monitor okalają dosyć chude ramki, tak więc to jak najbardziej na plus, a tył wygląda równie prosto. To zwykła, duża ilość czarnego tworzywa z dodatkową, dobrą dosyć podstawką, która co ciekawe na samym dole ma nalepkę, żeby trzymać od niej palce z daleka, tak więc lepiej tego nie trzymać, bo jeszcze się poparzymy albo coś. Jest to pierwszy monitor, na którym naprawdę zobaczyłem nalepkę, że lepiej nie dotykać podstawy. A to akurat jest zaskakujące, ponieważ podstawa, o dziwo, nie palcuje się aż tak bardzo, jak to w wielu innych przypadkach i u wielu innych producentów. Skoro już jesteśmy z tyłu, to sobie o samej podstawce również pogadajmy. Podstawka bardzo dobra, solidna, z możliwością w regulacji wyżej, niżej, lewo, prawo oraz przechylanie przód, tył. Nie ma opcji pivotu, co jest dosyć ciekawe, ponieważ Iyama w serii G-Master ten pivot prawie wszędzie występuje. Tutaj tego pivota, czyli ustawienie monitora pionowo, akurat niestety nie ma, ale ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o podstawkę, to jest jak najbardziej na plus, jest dobra, solidna, słabo się palcuje, pomimo tego, że nie można jej dotykać palcami i ogólnie mówiąc, spełnia swoje założenie jak najbardziej, a z tyłu również mamy zwykły montaż na VESA, tak więc jeśli byśmy chcieli tutaj jakikolwiek inny uchwyt, bądź po prostu zamontować nasz monitor na ścianę, nie ma żadnego problemu. Następnie pójdziemy sobie do portów, ponieważ jest ich tutaj trochę. Na samym dole znajdziemy m.in. 3 porty HDMI, aż 3, dobrze słyszycie? Oprócz tego mamy jeszcze DisplayPorta oraz stary i jary VGA. Zaraz obok tego wszystkiego jeszcze znajdziemy 2 porty USB 3.0 oraz wejście, jak i wyjście na mikrofon i słuchawki. Tak więc jeśli byśmy chcieli tutaj jakieś komponenty komputerowe do tego podłączyć, nie będzie żadnego problemu. Myślę, że wszystkim tyle, taka ilość portów wystarczy. No i dodatkowo jeszcze znajdziemy tradycyjne wcięcie w podstawce, dzięki której możemy o wiele fajnie zrobić tak zwany cable management. Przejdźmy od razu do specyfikacji. W tym przypadku mamy monitor 28-calowy o rozdzielczości 3840x2160 pikseli z matrycą TN. No i trzeba jasno sobie powiedzieć, że połączenie 28 cali z rozdzielczością 4K daje nam naprawdę dobre zagęszczenie pikseli na cal. No i ogólnie mówiąc, żeby tutaj jakikolwiek pojedynczy piksel znaleźć na tej matrycy, to trzeba się naprawdę bardzo blisko zbliżyć. Więc ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o taki typowy obraz statyczny, to jest po prostu ostry jak żyleta. Skoro już mówimy o matrycy, jest to matryca TN, tak więc troszeczkę szkoda, ponieważ w tej cenie możemy już bez żadnego problemu znaleźć sprzęty tak naprawdę na matrycach IPS, które najczęściej w świecie w większości, o wiele większej przypadku ilości, mają po prostu lepsze kolory, a w moim przynajmniej zdaniem, jeśli już chcemy kupić jakiś monitor 4K, to jednak bardziej interesuje nas mimo wszystko trochę jakość tego obrazu, aniżeli czas na przykład reakcji. Ponieważ odświeżanie tego monitora wynosi jedyne 60 Hz, czyli tyle, co praktycznie każdy aktualnie monitor, no i nie jest to w żadnym przypadku uargumentowane tym, żeby kupić ten sprzęt stricte do grania. Chociaż czas reakcji według producenta wynosi 1 milisekundę. Czas reakcji szarości oczywiście, a ten czas reakcji typowy tak zwany wynosi według producenta 5 milisekund. No i różne redakcje tutaj z całego świata sprawdzały, które miały ten monitor. No i jest to oczywiście dane potwierdzone, nie są to jakieś dane z kosmosu. Czas reakcji wynosi około 5,1 milisekundy. Kiedy już sobie pogadaliśmy o specyfikacjach, czas przejść do tego, jaki ten obraz naprawdę jest. No i tutaj tradycyjnie z pomocą przychodzi dobre i fajne, sprawdzone urządzenie. Więc przejdźmy teraz do szczegółów. Średnia delta E wynosi 2,76, co jest wynikiem nawet dobrym, jak na monitor bardziej do gier. Gamma utrzymuje się na poziomie 2,2, a temperatura barwowa trzyma piękne 6500 kelwinów, więc jest tutaj miłe zaskoczenie, że prosto po wyjęciu z pudełka mamy tak dobrze wykalibrowaną temperaturę barwową. Poświetlenie jest dosyć równomierne i maksymalna różnica jest o 13% względem środka, więc jesteśmy to w stanie tak naprawdę zauważyć gołym okiem. No i po prostu górna lewa strona tego monitora mimo wszystko jest po prostu ciemniejsza. Pokrycie przestrzeni barwowej w sRGB wynosi 87,5%, a w Adobe RGB 63,7%, co jest wynikiem niestety nieadekwatnym do ceny tego sprzętu. W przypadku gamutu widzimy mocny wyrzut w stronę zielonego i problemy z czerwonym.
Tak więc jeśli chodzi o kolory, to przynajmniej moim zdaniem powinniśmy w tej cenie oczekiwać troszeczkę więcej. Ale jak ten monitor się sprawuje w codziennym, zwykłym użytkowaniu? Chyba jest dla Was dosyć jasne, że rozdzielczość 4K pozwala nam po prostu na więcej, no i największym plusem tego monitora jest to, że jest on po prostu w 4K. Prawda jest taka, że oglądanie na tym filmów czy jakichkolwiek materiałów 4K po prostu robi typowe wow, tym bardziej, że ten monitor nie wygląda jakby cokolwiek dobrego miał tak naprawdę oferować i wygląda on jak taki, powiedzmy sobie szczerze, zwykły, typowy, biurowy monitor. No ale kiedy przyjdzie co do czego i kiedy włączymy naprawdę dobry materiał bez jakiejś głupiej kompresji 4K, to zobaczymy potęgę 4K i to po prostu robi wrażenie i z tym trzeba po prostu... To trzeba po prostu przyznać, że 4K robi robotę. Oczywiście również chociażby w montażu filmów czy w wielu innych aplikacjach jest to dosyć fajna sprawa, ponieważ najczęściej w świecie widzimy więcej, można to powiedzieć tak w cudzysłowie. Monitor ma również opcję FreeSync, ale to co nas teraz bardziej interesuje to głośniki, ponieważ są tutaj wbudowane. I te głośniki, jak na wbudowane w monitor, brzmią fenomenalnie. To są dosłownie jeden z najlepszych głośników oraz bardzo głośne, które miałem okazję testować tak po prostu wbudowane w monitor. Ba, są to pierwsze głośniki, które miałem okazję w jakimkolwiek monitorze słyszeć, które mają jakikolwiek sens w zwykłym, codziennym użytkowaniu. Za głośniki, tak dobre jak tutaj, naprawdę łapka w górę. No ale już wróćmy do tego codziennego użytkowania. Przeglądanie internetu jest typowe, jest dobre, fajne i przyjemne przeglądanie internetu. Oprócz tego, że po lewej stronie ten monitor jest po prostu ciemniejszy, jesteśmy w stanie to zauważyć. Następna sprawa to zwykłe oglądanie filmów na YouTubie, czy po prostu zwykłych filmów. Tutaj również dzięki temu, że jest to matryca 4K, mamy możliwość po prostu ujrzenia wszystkiego o wiele ostrzej, o wiele lepiej, o wiele dokładniej. Po prostu mamy lepszą rozdzielczość, bo monitor nam na to pozwala. Ale mimo wszystko jest to matryca TN, więc jeśli chodzi o kolory, to gdzieś one sobie nam dalej uciekają. No i tutaj przechodzimy do gier. W przypadku gier jest naprawdę dobrze, ponieważ mamy tutaj dosyć sporo tak zwanych dopalaczy. Oprócz tego, że mamy czat reakcji na poziomie 5 milisekund, mamy tutaj również taką opcję jak Overdrive, którą kiedy ustawimy sobie na poziomie plus 2, daje nam naprawdę fajne wyniki i powidoki tutaj dosłownie nie są widoczne. Tak więc jeśli chodzi o jakieś defekty podczas zwykłego użytkowania, podczas gier, jakichś gier dynamicznych, to nie ma żadnego problemu. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze fajną wbudowaną opcję jak coś takiego jak Black Tuner, czyli po prostu opcję, dzięki której kiedy sobie weźmiemy również poziom plus 2, zrobimy tak, że czarny będzie bardziej czarny. I to również widać, to również działa i to bardzo fajnie sprawuje się w grach i po prostu to spełnia swoją rolę. Jeśli chodzi o sam monitor, tak jak wspomniałem, dosyć szybki czas reakcji, matryca TN, mimo wszystko kolorki trochę uciekające, ale ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o gry, to jest jak najbardziej na plus. Jednak fakt faktem, dalej trochę tego monitora nie rozumiem, mimo wszystko mamy tutaj rozdziałkę 4K, no ale bądźmy szczerzy, raczej na monitorze w 4K nie będziemy grać w gry typu CSGO czy Overwatch, więc ten czas reakcji nie powinien nas aż tak bardzo interesować. Dlatego też włączyłem GTA 5 3 Wiedźmina 3 na ustawieniach 4K. Mój komputer się dwoił, troił, ale się udało. Tak więc pamiętajcie, że jeśli kupujecie monitor 4K, no to lepiej mieć troszeczkę lepszy sprzęt, żeby przynajmniej wykorzystać cokolwiek powyżej Full HD. No i tutaj jeśli chodzi o gry w 4K, to jest naprawdę dobrze. Obraz jest bardzo ostry jak żyleta. W GTA 5 gra się fenomenalnie na 4K. Ja jestem osobą, która na przykład Wiedźmina czy w GTA 5 o wiele bardziej ceni sobie lepszą rozdziałkę, na przykład 4K, aniżeli na przykład szybsze odświeżanie, czyli chociażby 144 Hz. No i tego typu monitor mógłby być dla mnie. Zresztą sam na co dzień siedzę przed zwykłym monitorem 4K. Myślę, że czas na podsumowanie, czyli Iyama G-Master GB2888UHSU to jest monitor całkowicie typowy. Jego największym plusem jest to, że jest on po prostu w 4K, poza tym nie wyróżnia się niczym szczególnym. Naprawdę dobra jakość wykonania, ale mimo wszystko wygląda tak po prostu jak wygląda, niczym tak naprawdę nie zaskakuje. Dodatkowo mamy dobry czas reakcji, kolory, które mimo wszystko powinny być trochę lepsze, ponieważ tutaj objętość i ogólnie mówiąc, jeśli mówimy o przestrzeni barwowej, to jest wynik po prostu średni. Aktualnie najczarniej w świecie jest taka duża konkurencja, mamy tak duży wybór monitoru, że w tej cenie bez żadnego problemu znajdziemy coś lepszego. I muszę wam powiedzieć, że miałem sporo monitorów od Iyamy już do testu tutaj na biurku i to są sprzęty naprawdę fajne, z dobrą klasą wykonania i najczęściej również adekwatne do swojej ceny. Ale ten już mimo wszystko jest swego rodzaju staruszkiem. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się jak najbardziej podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. A ja tymczasem życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa.